Cześć! Hej! Witamy Was w finale! Ostatnim odcinku. Dotarliście do końca. Mam nadzieję, że jesteście z nami, że jeszcze się nie, po drodze nie zmęczyliście za bardzo. Ostatnie, 10. pytanie. Być może okaże się najłatwiejsze ze wszystkich, ale nie jest takie oczywiste. Czy mamy o czym rozmawiać? Czy potrafimy ze sobą rozmawiać? I czy nie boimy się ze sobą rozmawiać? Trzy pytania w jednym, na sam koniec. Zaczynamy. Pytanie, czy mamy o czym rozmawiać? Nie chodzi o to, czy wymieniamy się informacjami o tym, co u nas w ciągu dnia, czy jak przeżywamy. Na studiach, że miałam taki wykład. Że mi smutno, że coś fajnego obejrzałem, albo przeczytałem, albo muszę coś zrobić. Ale? Tu chodzi o rozmowy takie, kiedy przyjdzie jesienny wieczór, wszystko będzie już załatwione, godzina 20 i cisza. Nie ma prądu, cisza. Telefony rozładowane i musimy o czymś rozmawiać. Musimy. Czasami też jest dobrze pomilczeć, ale właśnie, czy mamy wtedy, czy będziemy mieć o tym wtedy, czy będziemy mieć o czym wtedy rozmawiać? Czy to o jakiejś treści przeczytanej książki, czy o naszych marzeniach, celach? Może o polityce? O tym, co sprawiło nam ostatnio największą frajdę, co nas ucieszyło, jak zmieniają się nasze pragnienia, marzenia, to co jest w naszym sercu. Po prostu zwykłe rozmowy i też zainteresowania. Czy mamy jakieś wspólne tematy do rozmawiania o naszych zainteresowaniach i czy w ogóle chcemy rozmawiać o czymś, co nas nie interesuje? Bo zdarza się tak, że dziewczyna ma swoje zainteresowania. Na przykład paznokcie. A chłopak ma swoje. Na przykład wojsko. I wtedy, czy dziewczyna potrafi otworzyć uszy i z pełnym zainteresowaniem słuchać o armii, o historii i o innych rzeczach. Czy od razu przy pierwszym nawiązaniu od razu gasi go, już nie mądruj się, nie mądruj, no właśnie, koniec, nie gadamy. Czy jesteśmy otwarci na to, żeby wspólnie rozmawiać też o rzeczach, które nas nie interesują? I czy mamy te płaszczyzny wspólnych zainteresowań? Czyli coś nas pali wręcz, że musimy to przeczytać, musimy to rozeznać, musimy to, bo chcemy na przykład wiedzieć, jak hoduje się rośliny strączkowe. No by się to przydało. Jeszcze było tam pytanie o to, czy potrafimy ze sobą rozmawiać. Teraz o tym powiedzieliśmy? Nie. Chodzi mi o to, czy jeżeli druga osoba ma inne zdanie, to czy potrafimy je uszanować? Bo ja na przykład na początku miałam tak, że miałam swoje zdanie, koniec, i ja go nie zmienię. Mimo, że po dłuższej rozmowie widziałam, że Maciek może mieć rację, ale dla zasady nie zmienię, ja mam swoje zdanie. I często było tak, że się obrażałam. Jeszcze szczególnie jak rozmawialiśmy z innymi przyjaciółmi, którzy też mieli takie same zdanie jak Maciek, to już w ogóle. Więc musiałam nad tym popracować. I do tego stąd to pytanie. Czy umiemy ze sobą rozmawiać? I ostatnie było? Czy nie boimy? Czy nie boimy? Bo po tym, jak już przepracowałam to, że mogę zmienić zdanie i to nie jest wcale takie złe, to przyszło do mnie coś takiego, że zaczęłam bać się rozmawiać z innymi, bo mogę się mylić i wtedy będę musiała się przyznać. I to było takie bardzo nieświadome, podświadome, ale tak miałam. I być może ktoś z Was też tak ma, że boi się wypowiadać swoich zdań, bo boi się, że druga osoba albo nie zrozumie, albo nie zaakceptuje, albo będzie miała inne zdanie i co wtedy, że nie będę potrafiła obronić swojej tezy, nie będę miała argumentów. Myślę, że o tym też warto porozmawiać. I zobaczyć, czy Wy w dwójkę potraficie ze sobą rozmawiać, czy macie o czym, czy się wzajemnie słuchacie. Jak jest teraz, jak było kiedyś, a może warto porozmawiać o tym, jeśli już jesteście w małżeństwie, albo jesteście już w narzeczeństwie, a Wasza rozmowa nie klei się. Jak to zmienić? Wszystko da się naprawić. Dziękujemy Wam za całą serię tych 10 pytań i mamy nadzieję, że w jakiś sposób pomogliśmy Wam przyczyniliśmy się do tego, żeby między Wami były wspaniałe rozmowy. Dla nas to wielka radość. I pamiętajcie, że jeżeli na którykolwiek z tych pytań odpowiedzieliście negatywnie, a może nawet na więcej niż jedno, to nie znaczy, że trzeba się rozstawać. To ma być pomoc w rozeznaniu Wam, co jeszcze można poprawić i czy mimo tego, że tutaj gdzieś jeszcze się nie zgadzamy, coś jest nie tak, czy jestem w stanie kochać i wejść w związek i być szczęśliwą i dawać siebie w darze tej drugiej osobie. Więc nie ma sytuacji beznadziejnych, miłość jest chyba większa. Chyba, że wszystkie 10 będą negatywne. No to wtedy już można pakować walizki. Pamiętajcie, nie ma sytuacji beznadziejnych, jeśli chodzi o miłość i dwie osoby chcą się kochać wzajemnie.
To by było na tyle. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami i mamy nadzieję, że może jeszcze kiedyś do zobaczenia. Czekamy na wszystkie Wasze wiadomości, komentarze. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie jakiś ślad, co ta seria wywołała w Waszym życiu i czy coś się zmieniło. Pa! Pa!